witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, miałem dziś zająć się i nawet już zmontowałem materiał na temat afery pedofilskiej, która miała miejsce z udziałem tak zwanych influencerów, youtuberów, czy jakby tam to zwał. Ale muszę Państwu powiedzieć, że jak zobaczyłem, że zaczyna Morawiecki już o tym mówić, że sprawa staje się polityczna i będzie wykorzystywana dla celów politycznych, to myślę, nie dam sobie spokój. Dlatego piszecie o mój komentarz do tej sprawy. Mój komentarz jest taki, że jeżeli to są prawdziwe zarzuty, to sprawców powinna spotkać zasłużona kara. Natomiast w taki fajny sposób, w jaki to przygotowałem, nie opublikuję tego, dlatego że sprawa stała się polityczna. Nie będę wspierał żadnych krzywomordych Pinokiów w ich pierdoleniach do Was bzdur. I tyle. Natomiast chciałbym się zwrócić do rozumianych sprawców tego. No, ciebie już nie ma, facet. I dobrze, nie powinno cię być. Natomiast Boxdel, za te twoje pierdolenia do tych dzieci, to ciebie powinna spotkać kara, wiesz, taka zamilczenia po prostu. Zamilczenia w social mediach. Powinieneś zniknąć, baranie cholerny, za to, co pisałeś do dzieci.